Cześć kochani, witajcie ponownie w mieście Atramentowych Słów. Dzisiaj będzie kolejna recenzja i tym razem opowiem Wam o książce pod tytułem Bezwład od Jessiki Berry od wydawnictwa Rebis i dodam tutaj krótko, że jest to debiut literacki i jak dla mnie całkiem niezły. Poznajemy Alison w momencie, kiedy jest ofiarą wypadku samolotu, katastrofy samolotu, który rozbija się w górach skalistych. To jest samolot prywatny, na którego pokładzie były tylko dwie osoby, właśnie ona i pilot, który niestety tej katastrofy nie przeżył. Jesteśmy świadkami tego, jak Alison próbuje wykaraskać się ze szczątków maszyny i ucieka z miejsca katastrofy. Ucieka dlatego, że ktoś czyha na jej życie. Mamy tutaj jakąś tajemnicę, intrygę, jakiegoś tajemniczego mordercę, który tak naprawdę podąża za nią i ta katastrofa to tak naprawdę początek jej wszystkich problemów, więc to już samo w sobie jest bardzo ciekawe. W tej książce mamy podwójną narrację, właśnie pierwsza jest od strony Alison, która też jakby jest podwójna, bo śledzimy to, co ona robi teraz, a także mamy retrospekcję z momentów jej życia, które doprowadziły ją właśnie do tej katastrofy. Drugą narratorką jest jej mama, która właśnie dowiaduje się, że jej córka została uznana za zaginioną, a potem za martwą, bo nigdzie nie ma jej ciała. Na miejscu katastrofy znaleziono tylko i wyłącznie łańcuszek należący do dziewczyny, więc wiadomo, że ona na pokładzie tego samolotu faktycznie była. Oczywiście wszystkie władze zaczynają się interesować tym, dlaczego doszło do tej katastrofy, kto był na jej pokładzie, kto był pilotem. Pilotem był narzeczony dziewczyny, Ben Garness, który jest właścicielem takiego wielkiej korporacji farmaceutycznej, więc gość ma kupę kasy, no już prywatny samolot po prostu mówi sam za siebie. I oczywiście śledzimy losy tych bohaterów właśnie sprzed katastrofy, dlaczego do niej doszło i tak dalej, i tak dalej. Ta książka dla mnie miała bardzo mocny początek. Później troszeczkę się nudziłam, bo jak dla mnie troszeczkę za długo rozwijała się cała, może nie tyle akcja, jak rozwiązanie akcji i tych wszystkich tajemnic i tak dalej. Dla mnie Alison zbyt długo ucieka, zbyt lekko jej wszystko przychodzi, ale mimo wszystko książkę czyta się naprawdę z wielkim zainteresowaniem i chce się wiedzieć, co jest dalej. Jest to, tak jak już mówię, debiut literacki i tak właśnie myślałam o tej książce właśnie w kategorii debiutu literackiego i biorąc to pod uwagę, to ta historia jest naprawdę bardzo dobra. Jeżeli kiedyś oglądaliście film Red Eye, w którym grała ta aktorka z Pamiętnika, w tym momencie nie przypomnę sobie jej nazwiska, to ta książka jest bardzo podobna do tamtej historii i tak jak mówię, ten film bardzo mi się podobał, oglądałam go kilka razy i za każdym razem wzbudzał we mnie odpowiednie emocje właśnie do tych, które się ma podczas oglądania jakichś thrillerów czy coś w tym stylu. I Bezwład właśnie jest taką książką, która naprawdę potrafi czytelnika zainteresować i cała historia jest naprawdę, no, bardzo ciekawa, bo to, jakie kwiatki wychodzą pod koniec tej książki, to jest, no powiedziałabym, całkiem spoko rozwiązanie i poprowadzenie fabuły. Pióro autorki jest na pewno lekkie, książkę czyta się szybko, są krótkie rozdziały, więc tak naprawdę ja przez nią przeflunęłam raz, dwa i po bólu. I doskonale bawiłam się przy tej książce, chociaż tak jak mówię, troszeczkę długo dla mnie rozkręcała się cała akcja i za długo tak naprawdę towarzyszymy Alison w tej jej ucieczce. No ale mimo wszystko później ostatnie 50 stron to jest prawdziwy roller coaster, dla którego warto było tę książkę czytać od początku i przez nią przebrnąć. Co tutaj mogę Wam jeszcze powiedzieć? Jest tu kilka fajnych motywów, czyli tajemnice rodzinne, wielka korporacja farmaceutyczna, która wynajduje lek na depresję poporodową, więc to też jest bardzo ciekawe, że kobiety, które właśnie wpadają w tą depresję poporodową, szukają odpowiedniego lekarstwa i właśnie trafiają na to od tej firmy, która tutaj jest w tej książce opisana. Jesteśmy też świadkami przemiany głównej bohaterki, którą my już widzimy tak naprawdę
po tej katastrofie, więc jest zupełnie inną osobą. A to, jak widzi ją matka, to jest zupełnie inna para butów, bo nagle okazuje się, że ona i córka przez 2 lata się praktycznie nie kontaktowały, więc wychodzi na to, że matka praktycznie swojej córki w ogóle nie zna. I próbując odtworzyć tak naprawdę ostatnie kroki Allison, próbując dotrzeć do tego, jak ona znalazła się na pokładzie tego samolotu, dlaczego tam się znalazła i dlaczego doszło do katastrofy, no to jesteśmy świadkami tak naprawdę bardzo trudnej relacji, bardzo poszarpanej relacji, która potrzebuje naprawdę bardzo dużo czasu, żeby dojść no, do ładu tak naprawdę, już odnosząc się tutaj do tytułu książki. Dla mnie jest to bardzo dobra historia, tylko tak jak mówię, troszeczkę długo się dla mnie rozkręcała. Bardzo przypominała mi, tak jak już wspomniałam, film Red Eye i bardzo podobało mi się zakończenie. Generalnie plot twist też jest całkiem spoko w tej historii. Szczęka mi co prawda nie opadła, ale mimo wszystko dobrze się przy tej książce bawiłam i miło spędziłam z nią czas, więc jeżeli lubicie takie leciutkie thrillery z takim delikatnym dreszczykiem, to jak najbardziej Wam tę książkę polecam. Na pewno widzieliście ją gdzieś w Empiku czy w księgarni, bo ja też ją widziałam wczoraj, także jest, można sobie ją kupić i przeczytać, albo na przykład wypożyczyć z biblioteki. No i teraz oczywiście już plotę 3 po 3. Może nie będę już mówić dłużej. Dla mnie był to naprawdę całkiem spoko debiut literacki i na pewno jeżeli kiedyś wpadnie mi w ręce jakaś inna książka tej autorki, to chętnie ją przeczytam. Dajcie mi znać, czy czytaliście Bezwład, czy macie zamiar i czy może jakoś zachęciłam Was do sięgnięcia po tę książkę. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się ciepło, cześć!